tym kanale widzicie same sportowe, luksusowe, nietypowe fury. Dzisiaj słynna Gelenda na Uberze w Warszawie. Zobaczymy, jakie będą reakcje pasażerów na ten samochód. Zaczynamy. Akcja. Tam nie ma słupków żadnych, żeby nie walnąć? Nie. Nie ma, super. Wow. Kurde, pani ma gic. Kurde. Dzień dobry, cześć. Hej, ja jestem tutaj? Twój. Tak, zapraszam. Jakie okulary. No. Kurde, ja z jakąś gwiazdą jadę? Tak, tak, gwiazdą. Nie no, gwiazdą nie jestem, ale tam na Instagramie się udzielam. Nie wiem, czy nie, może nie kojarzysz. Yeah, that's your car, I'm Robert. Okay. That you seem nice, you like. Yeah, that's another car because I changed the car. Okay, no problem. Opel. Ja się spodziewam, że jest Opel. Jaki Opel? Ale nie, to jest Mercedes. No G-klasa. Właśnie. No to tak, pani do złego auta wsiadła. Naprawdę? Co pan mówi? No ja jestem Szymon. A ja mam Robert. No to coś pomyłka. No dobra, to ja wysiadał. No to przepraszam bardzo, ale. Nie żartuję. Robert. A już pani chciała wysiadać, naprawdę? 3, 2, 1. Jazda! Bokiem na rondzie. Bokiem. Nie no. A długo masz prawo jazdy? Wow, mam nadzieję, że będę miał do końca życia. Kiedyś jechałam z takim panem z Ubera, to w ogóle powiedział mi w połowie drogi, że on to w ogóle prawa jazdy nie ma. Tak. Bo uderzyliśmy w znak w ogóle tyłem i ja mówię, nie no, ja zaraz wysiadam, ja nie będę płacić za takie coś, tak, bo to jest moje zdrowie, moje. Ja pierdzielę po ja w ogóle nie mam, tak, przysięgam. Ja mówię, nie, ja w ogóle nie mam prawa jazdy. A co się stało, przepraszam, że ty mnie, a nie Maribu? A chce pani Meribę? Nie! Co za zaszczyt! Co za zaszczyt! Nie, tak serio, bo właśnie się spełnia moje marzenie. Jest boska! Jeszcze jest niebieska! Tak, kolor jest w ogóle limitowany, ponieważ ten egzemplarz wyszedł jako jeden z 50 w kolorze Mauritius Blue. Młodziutko pan wygląda, ale zamieniłabym się na tego Mercedeska. Ile taki samochodzik kosztuje? O, to pod bańkę już podchodzi. Pod bańkę? No, tak na spokojnie. Tam güldüler güldüler bak ne getirttim. Gördün mü? Where are you from? Turkey. From Turkey, cool. Yeah. New car. Yeah, that's a new car. A takim samochodem jeszcze nie jechał. Dzień dobry, to ja. Na mnie pan czeka. To nie tym? O. Tu do przodu jest więcej miejsca. Dobra. Co za furencja. Jest git? No. Miał być Opel, przepraszam. O, nie ma za co. Chcesz piosenkę jakąś sobie puścić? Masz jakąś ulubioną? No, ulubioną. A jak chcesz, to ja mogę ci puścić. No, możesz coś puścić. Dzień klasy albo mędrę i świecę diament. W jednym słuchu łapię wioza, bufę, włosy, szarpie, szule, nie mam dosyć. Dzień dobry, pani Tosia. Tak. To ja jestem pani kierowcą, zapraszam. Okay, tylko, że jeżdżę tylko to. Myślę, że z panią. Nie, ja zostaję niestety. Serio? Czyli co ja mam z tym zrobić? Na miejsce odbierze to po prostu ktoś. A jak to bomba? To nie bomba, obiecuję. A ja nie wiem, nie czytałem regulaminu tej aplikacji, ale nie muszę sprawdzić, że może narkotyki przewożę. Narkotyków nie, spokojnie, tylko mikroporty. No miliard? No nie, mogę zobaczyć? Możesz zobaczyć. Wygadaj. A co za klej? Odkleił się. Mikroporty to są. Nie do wąchania? Kurde, G-klasą jakieś przesyłki. Co ja jestem? Kurier? Przez 11 minut będę jechał sobie z mikroportami. Uśmiechniemy się do nich. Jedziemy akurat. Rzeczywiście jakieś poruszenie ten samochód wzbudza. A jakbyśmy pojechali obwodnicą? Ma pani pasy zapięte? Wszystko mam zapięte. Nie jestem panem. Ja nic nie słyszę. Moim pierwszym zdziwieniem było to, że przyjedzie Polak. Tak, każdy mi to mówi. No nie dość, że Polak, to jeszcze fajna fura. A jaka cena takiej furki, jak można wiedzieć? Trochę więcej niż Opel Meriva. No właśnie. Podchodzi pod bańkę. O Jezu, ale nie, no. Super, nie, kolor jest w ogóle taki wyjątkowy, inny taki. Muzyki posłucham chociaż. Wolimy szybko czy wolno? Bo ten samochód. Ja to mogę jechać szybko nawet, ja to lubię szybkość. No. Ten samochód ma swoje pod maską, dlatego. Tak? O kurde! Wyrywa co? Przeżyje to! Wyrywa trochę. Wyrywa, nie, ale super, ja lubię tak prędkość, adrenalina, super.
Ale mi się trafiła masakra, super. 3, 2, 1. Wow. Czy ten tydzień może być lepszy? Uśmiech mi z twarzy nie znika. Halo? To na pewno. No bo ja wiedziałem od razu przez telefon, że hi-fi. No wiedziałem od razu. Kurde! Cool. Powiem ci, że nie wierzyłem, żebym trafił na ciebie. Dzień dobry wszystkim. Kojarzysz? No. Kurde. A co, nie udało się zaskoczenie? Ja jeszcze sobie potwieram kilka razy te drzwi, żeby posłuchać tego kałasznikowa. Jak pani miała dzień? Wszystko w porządku? Znaczy, jakoś leci, oprócz kontuzji ręki jakoś leci. Co się stało? Ja w siatkówkę gram i naderwałam mięsień. O, cześć, pozdrawiam wszystkich. Panie z Rosji? Z Rosji. Pozdrawiam wszystkich Rosjanów. Jakie jest pozdrowienia po rosyjsku? Ja nawet nie wiem. Всем привет! Всем привет! Pozdrawienia dla sąsiadów naszych wschodnich. Ja tak stoję, patrzę, jedzie niebieski samochód. Mówię, nie ma opcji. Mówię, nie ma opcji w ogóle, że jeździ na Uberze. Mówię, o co kaman? Masz tatuaże na tak, dłoniach. Co to tak znaczy? Co to oznacza? To jest tak. Bolało. Love, hate, money and drugs. No, czyli chyba rozumiemy. Tak. Miłość. A ty skąd jesteś ogólnie? Z Bielan. Czekaj, bo będziemy ruszać. Musimy pas zmienić. Uwaga. Dobra, udało się. Jedziemy. Teraz się tak nie wozi. No dzisiaj nagrywamy, właśnie mam przejazd. Poznaj panie z Turcji. They are from Turkey. Hello. Hello. Pozdrawiamy Bartka. Poznał? Pomachał, odmachał. Pomachał. Czy mogę pomóc? Po mikroporty. Takie skrzyneczkę pewnie pan ma dla mnie. Nie. Nie? Nic nie dostałem. Na pewno? No, miałem pusty przejazd zrobić, myślałem, że taki żart był, że ktoś zakład przegrał czy coś, musiał kliknąć. Daj mi pan zadzwonić, przepraszam. Ja już muszę jechać. Tak? Nie, no żartuję, mam je. A. Tylko byłem ciekawy. Proszę pana, co by było, jakby na przykład jakiś kierowca ukradł te mikroporty? Dziękuję to bardzo. Dla pani? Bardzo miła niespodzianka. Zestresowałam się na początku, ale spoko. Bardzo podobało się. Subskrybujcie na kanał pana. High five, tak. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Bardzo miło było cię poznać. Też fajnie tak przyjechać z taką furką zajebistą. No. Mi również było miło. Jesteś mega ciekawą osobą w ogóle. Dzięki wielkie. Może kiedyś jeszcze spotkam się. Tak. Wszystkiego dobrego. Dobra. Pa, pa. Hejka. No i koniec tego odcinka. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Dziękuję też Duplo za to, że udostępnił mi samochód do nagrań, bo to jego auto. Was zapraszam do subskrypcji kanału, bo to jest głupie, ale ważne i muszę o tym mówić. Wy też mówicie, żebym ja mówił o tym. Widzimy się w następnym odcinku, ponieważ mam dla was jeszcze przygotowane dwie bardzo ciekawe rzeczy, dwa bardzo ciekawe filmy. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!